prowadzili pazury przeciwko Marpolowi, czyli generalnie przeciwko firmie, którą zatrudniłem. Natomiast ja nie mam żadnej umowy cywilnoprawnej z panem Pazurowym. Wiem, że nie popełniłem żadnego błędu ze swojej strony. Pana zeznania opierały się na jakiej podstawie? Pan tylko powiedział, że został zatrudniony i tyle, tak? Dokładnie tak. No, a że ktoś kojarzy miłość z panem Pazurowym, to przecież nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie można sobie zastrzec wizerunek, ale tak naprawdę nic się nie dzieje. Jeśli kwestowałem w różnych sytuacjach dla Wsiaka, na przykład byłem jako Cezary, nikomu by nie przeszkadzało, bo było to bezpłatne. Natomiast tu, gdzie można wyrwać pieniądze, robi się z tego dramat i nie wiem czemu. Ja nie wiem, jeśli tak, nie ma nadzoru, to mamy swoje. Ja nie leżę, właśnie trzeba.